Witam wszystkich bardzo serdecznie na 9. odcinku z serii The Last of Us, tak naprawdę jest seria. Jesteśmy pod TV Station, właśnie do niego będziemy wchodzić. Miałem teraz właśnie jakieś takie 2 godziny przerwy od nagrywania, więc na świeżutko, świeżutko całkowicie. Kurde, nie przeczytałem, co tutaj działa. Dobra, wszedłem sobie tutaj. Całkowicie bez sensu. Dobra. O, o, już trupik. Neboszczyk. Och, kurwa. O, ostro. Robota Tomiego? Wejdźmy do środka. No to się boi, że Tomi to już nie żyje. Ten zreloadował najchętniej teraz wszystkie bronie. O, to jeszcze jeden nabój. I na webowel. Dobra. Wejdźmy do środka. A jak wy chcecie wejść do środka, koleżanki? Nie, to dobrze. O, o, Lina! O, przepraszam. Czemu ty sam Liskir nie streamujesz? Nie masz zadatek na to, czy co? Very well, very well. Kurwa. Ostrożnie. O, toporek z pierwszej części gry to była najbardziej OP broń. Dobra, teraz zrobimy sobie turbo toporek. Super. Teraz jakiś molotow. I apteka. Dobra. Jadymy. Wait. Coś tu za rogiem było? Nie, nie. Dobra. Żeby tu wejść. Może wentylacja jakaś? Nie. Ale co ja na co? Kochanieńka, musimy się jakoś dogadywać. On jump. No tu na dół to na pewno, nie? Okej. O to jej chodziło. Horror. To na bank nie był Tommy. Kto to kurwa zrobił? Nie wiem. Dobre pytanie. Ale creepy. Ale bądź czujna. Myślę, że to jest fajne, że ona też coś robi. Nie jest taką postacią widmo, która tylko mówi, a też strzela, potrafi zabić.
łodzie omięte. Kurde, ja tu się zaraz strzelać będę, tak wygląda. Dobra, łewo na start. Kasienka, jasne. Jest Max. Kafeczka, otwieramy, przeszukujemy. Za mną. Co za tobą, co za tobą? Ja tu rzeczy mam. Kurde, że tutaj przeszukiwali. No woda, pa. O, kakao rabi. Dispir, ty tu siedzisz u mnie? Szlak. Tam jest kolejne ciało. Tam? To znaczy gdzie? Nie podoba mi się to. Jesteśmy na widoku. Musimy przeszukać budynek. Chcę znaleźć Lię. Tylko ostrożnie. Where to go? Where to go? Boże, że ja na to nie wpadłem. Powoli Eli. Dobra. Kurczę. Wiem, że mogę zrobić tłumik, ale na razie olać. Co robi po szybę? Ja chodziłem po szybie. Good question. Good question, friends. O, papier karciocha. Kiedy ci się wydaje, że dobrze to wszystko baraszkujesz, a nie? Mamy alkohol. Co, serio? Aha. Pilsy. Co? Słucham? Jak dzisiaj? Jeszcze dobrze tego.
Dobra. Kosmos bardzo chciał, żeby zginęła, co? Nie ma nic przy sobie. Szóstka, mówi dwójka, słyszycie mnie? Szóstka, potwierdź, odbiór. Dina? Tam znalazłem. Wszyscy tu są. Czekaj. To obok Jackson. Patrz, jak się kurwa szczerzą. Potrzebne wsparcie dla Indii w drodze do stacji. Powtarzam, potrzebne wsparcie kurwa. Dla Indii. Odbiór. Tak, zbierajmy się. Nie miała tu pani nic ciekawego. Nie żyje. Jak się z tym czujesz? Wnerwia mnie, że z nią nie pogadałyśmy. Ta. Ona nie skrzywdziła Joela. Zmuszenie jej do gadania byłoby pojebane. Przebyła setki kilometrów, żeby go skatować. Mam w dupie, czy trzymała kij. Rozumiem. Czy chcemy się gdzieś zaszyć? Przejrzeć rzeczy Li? No raczej. Pójdźmy w głąb miasta. Zabarykadujmy się gdzieś. Ogarnie radio i to zgłosi. Za mną. Co ty robisz? Ściągam ich. Sprawdź, czy budynek jest czysty. Nie dam im tak wisieć. A co to dla nich za różnica? Ruszaj! Szybki tłumik. Chyba mamy towarzystwo. Sprawdzę to. Coś słyszałem. Chris! Zasadzka! To chyba z tamtej strony! Jeszcze mnie nie widzieli. Jeszcze mnie nie widzieli. A tamtej nie widzi, nie? Po lewej!
Ała! Kurde. Widziałem jakiś ruch. Chyba ta. O, tam mamy panią na łeb. Nie widzę jej. Sprawdzić teren. Coś mi nie spiri, na chwilę zniknąłeś. Ja nie miałem z kim konwersacji prowadzić, tak mi łatwiej. Złapałem je! Kurwa. Jeszcze nie mam tego nawyku gadania do samego siebie, nie? To mi pomaga, że tutaj ktoś na czacie siedzi. Czy to szkło jest jeszcze bardziej... Tutaj to z chęcią mi konwersację poprowadzę. Myślę, że tak. Słyszę kolejnych. Tędy. Chodź. I tu skądś przyszedłem. A nie, to nie było tam. Oho. Zarażonymi pobije dla odmiany. Uwaga, zarodniki. Maski. Dobra. No nie uwierzyła i to zakłada maskę, nie? Musimy iść dalej. No dobra. To doszliśmy do tego momentu, że Olek mówi, że jest. Oby było tam przejście. Prawie nas dalej Lispir oglądałeś? Nie, ty mi mówisz, że Isaaca poznam. To kurde, ja go jeszcze nie poznałem. To jeszcze kawał czasu. Biedna Zuzia.
stacji! Chcę szukać stację! No bo niewyżyty jest, ma dwa miesiące już, już mu się na baby chce iść. Właściwie, czy inny intruzji? Masz coś duszami? Joe wyraźnie powie... Uważajcie! Spokój, zajmujemy się tymi intruzami. Trizny właśnie zarżnęły cały oddział. Powinniśmy pozwolić, żeby zarażeni się nimi zajęli. Co? On? A ja coś z rybą? Aha. Zuzia, strasznie krzyczysz. Lispir. Chcę wam poradzić na kota, który boli. Kupić psa, mam psa stary, tylko jest właśnie... On ma 13 lat. Hał! Za dużo ich tutaj! Co się cofnąć! Run for it! Na mnie na sterku! Ty pociągu! To było głośne. No też mi się wydaje, że to metro, a nie pociąg. Przechodzimy obok. Dina! Skarbie do niej mówi, no. Miłość rośnie wokół. Nie ma przejścia. Ale są zapasy. Jest notatka. O. Nie ma czasu teraz na czytanie. Słyszałaś, jak na nas wołali? Blizny. Ciekawe, czy te morale to jest prawda. Jak wybebeszenie tych wilków. Wszyscy w tym mieście są jebnięci. Kurwa, co? Lekki fokus. O, widać mojego pana skarpetę. Kot.
znowu żeś router zrzucił? Ja cię kurwa zaraz zrzucę, no. Za zwierzak. O! Weź miałczek, ale jesteś cały w kurzu. No, od ostatniego tego punktu nie zdobyłem ani jednej śrubki. O, 7. No dokładnie, najważniejsza rzecz poza PC-tem i konsolą, no bo co mam robić na PC-cie i konsoli, jak bez interneta? Dobra, idę pod... On jest pode mną, czy nie? Tak. Kurde. Chodź tu. Dobra, mamy szybko strzelność zwiększoną. Kurde, kotek, bo ja chcę się odsunąć i router postawić, który żeś spierdzielił. Widzi mi pod kołami, nie? Jaki jest plan? Tam jest kolejna drabina. Dobra. Jak się tam dostać? Wystarczy. Jezu. Widziałaś kiedyś coś takiego? Z purchlaków sączy się kwas, ale to nie brzmiało jak purchlak. Nie wiem, z czym walczą, ale pozwólmy im się pozabijać. Tak, słuchaj. Tak, dobry pan. I w przód, i w tył. I w przód, i hopa. No tak, tak. Jakby to było PlayStation 3, to jeszcze dysk byłby ważny. Tutaj też jest dysk ważny, nie? Jednak rzucisz konsolą i masz po dysku. A mam takiego kumpla, co mu konsola spadła. Nieprzyjemna rzecz. Nie, To parę razy na przykład przekręciłem Xboxa do góry nogami, jak go używałem. Możesz sobie wyobrazić, jak płyta wyglądała. Bez takich dźwięków, panowie. Kolejny. Co on mi niby zrobił? Złapał mnie za rękę. Widziałem tylko, że mnie złapał za rękę. Dobra. Raz. Dwa. O, tutaj coś można zmienić. Thank you.
Jazda, 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 uciekamy. Pomóż mi! Będę. No, 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 coś takiego, żebyś wiedział, że albo kwas, albo truska w łapie. A takiego rodzaju przeciwnika nie było w pierwszej części. Jebać tych skurwieli! Oberwałaś? Nie, jestem cała. Człapacze? Tak na nich wołali? Ta! Skąd one się do licha biorą? Nie mam pojęcia, ale są odrażające. Oj, są, są. Poparzenia kwasem. Aha. Oni są jakimiś poparzeńcami. Sprite ci śmierdzi? A. No dobra, wychodzimy z tego gachadziu. Zobaczmy, co się stanie. Dobra. A, wychodzimy, wychodzimy. Nie spiesz się. Już! Prawie. Dawaj, dawaj, nie martw się. Tak też może być. No problem. Chyba czysto. Na tyle, na ile widzę. Super. Człapacze? Tak jakby nam było mało. Takie prawo natury. No, a natura to suka. Natura to suka. No. Brakuje mi tych wtrąceń żarcików z pierwszej części, no ale to nie jest klimat na żarciki. Tutaj Joela nam zabili, halo. Właśnie taki dobry żarcik widziałem na Instagramie. Szlak. Potrzebny jest kod. De. Ile kodów jest w tej części? Kurde, Lispir, ja robię w, powiedzmy, paliwach na studiach i nie pomyślałem nawet chwilę o tym, co ty powiedziałeś. Naprawdę, nawet chwilę o tym nie pomyślałem. Jeśli zbiornik był szczelny i miał... Grunt to optymizm. Instalację odpowietrzającą, to tam wszystko mogło się normalnie zachować. No powiedzmy, że mój kierunek polega na znajomości paliw. Dobra, czym ja mogę je zabić? Oh.
to pogra. Za tobą! Jest w końcu jakiś nowy przeciwnik. Dobra. A, chyba nowy przeciwnik. Jestem gotowa stąd spadać. Tak. Też jestem gotowa. Także... No, rób zapiski. O, tędy pewnie. To jest tak, że paliwo tak łatwo odparowuje, nie? To są też określone warunki. Paliwo paruje ci tylko wtedy, kiedy masz powierzchnię parowania. Czyli na przykład, no, bardzo popularne są zbiorniki z dachem pływającym, czyli dach pływa po paliwie, bo jest tak mała powierzchnia parowania. Poza tym instalacje paliwowe, jak są robione, to są robione na średnio 30 ponad lat. Bez żadnej konwersacji. Konserwacji. A tu co się odbyło? Na moje oko pociąg się robi. Dzięki, Sherlocku. Zbiorniki paliwowe, te, które mamy na przykład w Warszawie, w Mościskach i... Boże... Emilianowie, one mogą stać po ponad 30 lat, pomimo że je się buduje na 20. Te, które są w Mościskach, mają ponad 30. Jezu. Ciekawe, jak długo po dniu zero to działało. Tam jest jakieś światło. Oczywiście cała aparatura tam działała, odwadniająca i tak dalej, więc... No... Dina. Wiem. Idę. Tak naciągając, to mogło się to zachować. Zbliżamy się do światła. Nic tu nie ma. Miednik z butelką, to podziękuję. Ej, wydostańmy się stąd. Daj, podsadzę cię. Dobra. Co tam masz? Akurat leżało. No chodź. Dobra. Zasuwajmy. Już prawie. Prowadź. Always. No.
Eli, twoja maska! Masz! Podzielimy się! Nie, nie, nie! Co? Nie zajmuj jej! Eli! Przestań! Przestań! Co? Nie! Eli, nie! Dość! Nie jestem zarażona! Jestem odporna! Nie kaszlę, widzisz? Dina! Kurwa! Możesz biec? Tak! To wynośmy się stąd! Już! Nogi, Dina! Eli? Jestem, nie zwalniaj! Myślę, że to szkło jest. A to deszcz pada. Co ty na to, żebyśmy odpoczęły w teatrze? Brzmi zajebiście dobrze. Już prawie. No chodź. Stań tu. Okej? Okay? Powiesz mi w końcu, co jest grane? Ty pytasz mnie? Eli, przed chwilą wdychałaś zarodniki. Jestem odporna. Mówiłam. Aha, odporna. Daj spokój. Dawno temu zostałam ugryziona. Co ty w ogóle pierdolisz? Zostałam ugryziona i nic się nie stało. Oparzenie chemiczne. Wiedzą to tylko Maria, Tommy i Joel. Wiedzieli. Teraz wiesz ty. Nie. Nie mogę cię zarazić, jeśli o to ci chodzi. A nie przekazać ci odporności. Chyba jestem w ciąży. Co? Bez obaw, nie jest twoje. I co teraz?
Co my teraz zrobimy? Nic. Muszę tylko chwilę odpocząć. Ja sobie kurwa robisz? Od jak dawna wiesz? Od kilku tygodni. Kilku tygodni? Mogłyśmy... Mogłyśmy zawrócić. Nie wiedziałam. Nie byłam pewna, okej? Okay? Nie chciałam być ciężarna. A teraz niby czym jesteś? Upewnię się, że jest bezpiecznie. Odpocznij. Boże, co tu się właśnie dowiaduje? Tym miłym akcentem stwierdzam, że można zakończyć to nagranie i zapraszam do kolejnego odcinka i na Twitcha. Na razie.